Takiego tematu jeszcze nie było w Polska, mówi. Pop Retro, a ze mną Krzysztof Rydzelewski ze spółka DAR. Cześć. Witam serdecznie. Krzysztof, skąd pomysł w ogóle na płytę Pop Retro? Pomysł się wziął z tego, że wiele osób starszych lubi te piosenki. Są to ich piosenki młodości, ich przeżyć, ich największych miłości. I właśnie stąd się wziął pomysł, aby właśnie dawać namiastkę, cząsteczkę tej młodości tym osobom. Ale dlaczego akurat w kierunku poszliście ludzi starszych, żeby im dedykować, coś robić dla nich? Pomysł w ogóle się narodził dlatego, że mój dziadek Tadeusz Więckowski służył w Armii Krajowej. Potem został niestety zamordowany. Jego pamięć jest Muzeum Katyńskim. No i właśnie tak stopniowo właśnie z myślą o seniorach był jeden koncert, drugi. I seniorzy mówią, słuchajcie, zróbcie coś fajną płytę. No i tak powstała ta płyta. Czy dziadek słuchał tych przebojów? Tak, oczywiście w naszym domu zawsze były puszczane z gramofonu te piosenki Anny German, Mieczysława Foga, Edyty Geppert, Ireny Jarockiej, świętej pamięci, czy Czesława Niemena. No ale co sobie myśli młody chłopak, ma jakieś plany, czy było coś takiego, nie wiem, czy brałeś pod uwagę pieniążki, czy zarobisz na tej płycie? Nie, myślę, że kiedy wpadłem na ten pomysł, o drugiej w nocy mi się narodził, tak powiem, życie jest miłością, tak już mi tak na ten pomysł padł do głowy, nie myślałem o zarobku finansowym, bo wiedziałem, że może to się okazać jakby nie sprzeda się, a może się sprzeda, ale myślałem właśnie o seniorach, że właśnie te piosenki są mi najbardziej potrzebne, bo te piosenki są dla nich jak gdyby taką filtracją duszy oraz taką przypomnieniem ich młodości. Gdzie gracie dla seniorów? Gramy wszędzie naprawdę. Gramy, nawet na ulicy zagramy, w hotelach, w jakichś domach spokojnej starości, domach pomocy społecznej, w domach kultury, gdzie nas tylko zaproszą. Podczas koncertu, jak tak patrzysz sobie na swoją widownię, co czytasz z ich twarzy? Radość, łzy wzruszenia, wspomnienie do tamtych lat, no i przede wszystkim to, że ktoś o nich pamięta, ktoś wspomina ich piosenki oraz się do nich jakby zbliża emocjonalnie. Oni tego potrzebują bardzo. Zazwyczaj artysta czerpie od publiki energię, tak? Mówi, że śpiewanie, granie dla kogoś daje niesamowitą siłę. Tak. I dla was ci starsi ludzie dają tą siłę? Tak. Tak, ich wzruszenie, ich taka wdzięczność, że się ma dla nich czas, że się przyjedzie, zagra, to oni są po prostu tak kochani, że po prostu no, jak moja rodzina ich traktuje. Nie traktuję ich jak obcych ludzi. Nigdy. Czy myślisz sobie czasem, za chwilkę będę w ich wieku? Tak, oczywiście o tym jak najbardziej myślę. I jak gdyby nie skupiam się na tym, co będzie, tak, bo jeszcze mam swoje na kawę 32 lata, ale wiadomo, no, człowiek się starzeje, idzie w kierunku seniorów, ale myślę o tym. Krzysztof, artysta, wokalista. Myślę, że za dużo powiedziane artysta, człowiek, który jest pasją muzyka. Kiedy druga płyta? Kwiecień, maj. Już jest materiał wybrany na drugą płytę? Już jest materiał wybrany, tylko zależy na wejście do studia, no i nagranie tego. Tutaj dosyć szeroko poszliście, mamy, nie wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, ale także mamy Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Co możemy znaleźć na kolejnej płycie? Na kolejnej płycie znajdziemy piosenki Anny German oraz Anny Jantar, które się bardzo przyjaźniły ze sobą, dlatego że Ania Geram wykonała piosenkę Anny Jantar, żeby szczęśliwym być po rosyjsku. Czy wy tworzycie własne interpretacje utworów, czy staracie się jak najbardziej upodobnić wokalnie do oryginalnych piosenek? Nie, jednak staramy się jakąś cząsteczkę swojej tej interpretacji włożyć. Nie zmienię oczywiście linii melodycznej, natomiast troszeczkę unowocześnić podkład. Żeby jednak, no wiadomo, nie zagrać jak w tamtych latach, ale jednak żeby była delikatna słyszalność tej przekazu tamtych lat. Przepraszam z góry, że ocenię, ale
według mnie nie zarabiacie krocia na tych koncertach. Czy macie środki na kolejną płytę zabezpieczone? Nie zarabiamy dużo na koncertach, zarabiamy niewielkie pieniądze. Czasem głównie starczy to na benzynę. Fajnie byłoby właśnie był jakiś sponsor, który by pomógł właśnie finansowo w dalszych rozwoju naszych projektów. Mamy wiele projektów, nie tylko mamy piosenki Anny German, ale chcemy jeszcze wydać piosenki powstańcze, chcemy wydać piosenki Biesiadyny, chcemy wydać też własną płytę autorską, którą też mamy przygotowany materiał, no ale niestety są finanse i to jest jakby jakaś bariera. Gdzie możemy zakupić płytę zespołu Kadar? Na Allegro, wpisując Życie z miłością, piosenki z tamtych lat. Czego można wam życzyć? Zdrowia oraz dalszych pomysłów i rozwoju artystycznego. Życzymy tego zdrowia, życzymy tego, czego sobie wymarzycie. I szanowni państwo, jeśli macie ochotę wesprzeć zespół Kadar w dążeniu do marzeń, zróbcie to. Warto.